Jusionko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, to ja, Kamera, zapraszam was na pierwszy odcinek z mojego serwera Crystal SMP. Jest mi bardzo milutko, jak wbijecie na mój serwer, macie tutaj IP kamerowosmp.pl, zapraszam serdecznie, bardzo fajny serwerek, a dzisiaj sobie troszeczkę potrolujemy graczy, także co, my chyba już bez żadnego przedłużania, bo tutaj sporo mi osób chodzi, bez żadnego przedłużania będziemy zaczynać. No i dobra, początek trollowania zacząłem już ciekawie, bo postawiłem osobie o niku Xayo jednego pigmena na głowę. On po prostu chyba nie skumał, o co chodzi, po prostu go zabił, nic takiego strasznego, nie? Postawiłem je w jego jakimś grinderze, kolejne pigmeny, ale on się totalnie chyba nie skumał, o co chodzi. Nie wiem, czy skumał, czy nie. A potem macie tutaj przyspieszenie, no myślałem, że coś ogarnie, że go troluje, ale totalnie nic nie ogarnął. Tyle to czasu trwało, nic nie ogarnął. Postawiłem mu kolejnego pigmena, on jakiegoś gościa przywołał. Nie wiem, czy to miało być tak, jak powinno, czy nie, ale nagle go po prostu zabił. A dalej zauważył tego pigmena, którego postawiłem i zbił się z nim. On totalnie chyba go ani razu nie trafił, no i oczywiście go zabił. Postawiłem kolejne pigmeny i kolejne, także to miał naprawdę ciekawą tutaj zabawę z tymi pigmenami. No i proszę was, abyście nie pisali tego, że admin troluje. Jak nawet wiecie, że troluje, po prostu nie piszcie tego, żeby nie psuć całej zabawy. Tylko po prostu zostawcie to dla siebie. Pokażcie, że wiecie, że jest trollowanie i nic nie piszcie na czacie. To jest takie moje jedna prośba. No, oczywiście dałem Xayowi, chyba tak, do ekwipunku strollowanego, żeby jeszcze skumał, to ja mu podmieniłem itemek, ale chyba raczej skumał. Kolejną osobą, do której poszedłem, jest to Dinuś. Z grubej rury zniszczyłem mu od razu crafting. Naprawdę był mega zdziwiony, o co chodzi. Nie mógł dowierzyć. Postawił crafting, no i od razu go znowu zniszczyłem. Ale od razu go postawiłem. Naprawdę chyba mega się zdziwił, że coś tutaj się dziwnego dzieje. Zabrałem jemu opał z pieca. Ale chyba się to tym totalnie nie przejął, że coś się dzieje. A teraz zacząłem mu robić węgiel drzewny. Także no ciekawie. Oczywiście wsadziłem ten gold, którego zabrałem do jego ekwipunku. No ale oczywiście wsadziłem mu tutaj, żeby robił się czerkol. I proszę was po raz kolejny, żebyście po prostu nie pisali na czacie, że troluję. Po prostu psujecie całą zabawę, a chcę, żeby naprawdę to było coś ciekawego. Podmieniłem mój temek, żeby widział, ale chyba gościu totalnie nie skumał. Od razu przerzucił, no i słabe to było trochę. Następną osobą, do której poszedłem, jest to gracz Tabelka. Chyba szukał bazy, albo szukał miejsca na bazę, dlatego postanowiłem go trochę trawą potrolować. Dlatego jak on szedł, troszeczkę postawiłem mu trawy przy twarzy, ale chyba totalnie nie zauważył, że jakaś trawa jest postawiona. Macie przyspieszenie razy 5, żeby zobaczyć, jak to długo trwało, żeby tutaj gościa strollować, ale totalnie chyba nie zauważył, że w ogóle jest strollowany. Wytepał się znowu. Gdzieś tutaj przyszedł do lasu, no i znowu tepnął, także no niestety nie dostanie nic. Następną osobą, do której poszedłem, jest to Lubię Ciebie, gracz. Chciałem tutaj postawić fajny blok, ale on się po prostu sam strollował. Spadł po prostu do przepaści, ciekawie. Zniszczyłem za nim most, żeby potem nie przeszedł już na drugą stronę. No i nagle zauważyłem, że jest tutaj forteca, bardzo ciekawie. Postawiłem jemu gasta. Postawiłem tutaj jemu gasta. Chłop nie wiedział, o co chodzi. Biegł w każdą stronę. Robił co mógł, żeby się uratować, bo chyba tam z 4 czy 5 gastu było. Postawiłem mu tutaj kolejnego gasta. No naprawdę było grubo.
No ale widać, że skumam, o co chodzi. Jest trollowany, dlatego od razu chciałem mu dać trollowanego, ale tutaj zaczął bić się z Gastem. Dałem mu trollowanego. Wszystko pięknie, ładnie. Tutaj próbował zebrać, coś się zwiesiło, ale zebrał, podziękował i tak dalej, i tak dalej. Następną osobą jest Oskar. Wylałem mu wodę tutaj na głowę. Od razu tutaj skumał, o co chodzi. Także poszedł do góry, załatał tą wodę, ale ja kolejną wodę postawiłem, on znowu załatał tą wodę, także bardzo, bardzo ciekawie. Postawiłem kilka zombiaków, żeby tutaj mieli problem z Doknesem, ale no nagle Oskar zaczął swojego kolegę bić. No i zabił swojego kolegę, a nie moby. Ale karma wróciła, no i Oskara też dopadła śmierć. Także no niestety, karma. Ale żeby nie być złym adminem, to tepnęłem go tutaj w swoje miejsce z itemami. Także no, żeby chłopak chociaż się trochę cieszył, napisał dziękuję na czacie, także fajnie. Ale żeby nie było, że jest to koniec, oczywiście postawiłem mu zombiaka, żeby nie było, że to koniec, że to już koniec trollowania. Postawiłem też na górze wodę. Na drzewach postawiłem wodę, ale chyba totalnie nie zauważył, że tam woda leci. Gościu się w ogóle zabunkrował z każdej strony, ja tego nie rozumiem, co on tu zrobił. On po prostu bunkier z każdej strony zrobił, także ciekawie. Ale zalałem go też wodą od góry, żeby tutaj miał trochę do roboty. No i widzowie, w takiej sytuacji, jak na przykład tutaj, grać po prostu sobie awkuje, albo nie wiem, nie ogarnia, po prostu nie daje mu strollowanego, tylko osoby, które jakby no wiedzą, że są trollowane, to wtedy dostają podpisika. Osoby, które nie są, jakby nie wykryli to, że są strollowani, no to po prostu im tego nie daje. No i dobra, ostatnią osobą, do której pójdziemy, jest Jestem Ewronek. Od razu z grubej rury wlałem mu wodę, od razu ją też załatałem, żeby nie było, ale wlałem mu wodę do tej dziury, bo się skopywał chyba na dół. Pokazywał jakiś dziwny znak. Nie wiedziałem, czy to jest znak trollowania, czy nie, dlatego nie dałem mu strollowanego, no bo nie rozumiem, o co chodzi. Postawiłem troszeczkę zombiaków, żeby jak będzie się skopywał, to trochę, żeby miał tych zombiaków. Nie dużo, ani trochę mało zombiaczków. Postawiłem. Był restart, dlatego niestety moby się nie pojawiały. Ja o tym jeszcze nie wiedziałem, no ale teraz już wiem, że niestety moby się nie pojawiały, dlatego moby odpadły. No ale oczywiście wymyśliłem drugi sposób, swój sposób, żeby nie było, że to koniec. Postawiłem oczywiście drugą wodę. Tak, postawiłem drugą wodę i od razu ją załatałem. Macie przyspieszenie razy 7, bo trwało to bardzo, bardzo długo. Zanim gościu coś ogarnie, no i chyba totalnie nie ogarnął, wyszedł na powierzchnię, żeby, nie wiem co zobaczyć, po prostu wyszedł sobie na powierzchnię, popatrzeć co i jak, no i po prostu znowu wszedł. Ale pomyślałem, że to co pokazywał to był znak trollowania, dlatego dałem mu strollowanego do ekwipunku, żeby nie było, że nie dałem, dlatego dałem strollowanego do ekwipunku. No i dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jak tak, strzelcie oczywiście łapeczkę oraz subskrypcję. Dziękuję, że byliście w tym filmie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Crystal SMP, wbijamy 30 lajków, a od razu zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka z Crystal SMP. Do zobaczenia, do usłyszenia. IP macie w opisie. Na razie. Cześć, cześć.